Siemanko widzowie, witam was już w długo wyczekiwanym Q&A na 1000 subskrypcji. Wiem, że spóźnione, wiem, że kamerka nie jest najwyższej jakości, no ale musimy sobie jakoś radzić. Także co? Nie wiem w sumie, poodpowiadam na pytania, które zadawaliście na Discordzie i na Instagramie. Wszystkie linki macie w opisie. No i chyba możemy zaczynać. Jaki jest twój ulubiony klub i piłkarz? To samo z Polski. Ogólnie to ulubiony piłkarz to jest wiadomo Ronaldinho Gaucho, legenda piłki nożnej i bardzo potężny zawodnik. W ogóle światło mi się w goglach odbija, właśnie zauważyłem, ale trudno. Ulubiony klub, szczerze to ten klub, który mam na kuponie, jest zawsze ulubiony, ale tak poza tym to kibicuję Juventusowi, a z Ekstraklasy to... Kto w ogóle gra w Ekstraklasie? Przepraszam bardzo. Ile masz lat? Lat mam 19, rocznik 01. W jakim mieście wsi mieszkasz? Jeśli oczywiście możemy wiedzieć. Oczywiście, że możecie wiedzieć. Trzeba sobie wpisać mapy Google. Cyk, mamy mapy Google, proszę bardzo. O, tu nawet się wyświetliło. Nawet wam oddalę, cyk. Tutaj, o, teraz przybliżymy sobie. O, tutaj mieszkam, o tu. Ale nie pokażę wam bloku ani ulicy. Nie myślcie sobie, że będzie aż tak dobrze. Ulubiona i najbardziej znienawidzona. Pewnie FIFA 20. FIFA. Ulubiona to chyba pomimo wszystko na równi, myślę, bym je postawił. To jest FIFA 08, FIFA 14 i FIFA 21. No te dwie pierwsze FIFA z wiadomych względów. No FIFA 14, najlepsza gierka ever. FIFA 08 grałem bardzo dużo, jak byłem jeszcze szkrabem małym, śmierdzącym. A FIFA 21 dlatego, że fajnie się zaczął kanał rozwijać. No i dużo zarobiłem końców. Dużo kaski będzie z tych końców w przyszłości, więc dlatego ta FIFA też jest ulubiona. Czy masz jakieś auto? Oj, miałem bardzo pięknego Renault Megane Scenica. Jak będę miał zdjęcia, to wam gdzieś wrzucę. Taki piękny, potężny samochód. Takie drifty były. Ledwe mieszczenie się, kurwa, do krawężnika. No po prostu piękny samochód. Czy będziesz nagrywał coś innego oprócz FIFA w przyszłości? Takie gierki mam tutaj, jak widzicie, nie jest tego za dużo. Jeszcze będzie Call of Duty Warzone, tylko nie zdążyłem pobrać. No i w sumie jeszcze mam coś tam, ale to nie chcę... O jest, Business Tour Multiplayer. Cyk, taka gierka, z widzami można pograć. Także jak chcecie coś z tych gierek, to możecie pisać. Tylko nie wiem, czy na kanale aktualnie, bo jest głównie FIFA i nie wiem, czy ktoś to będzie oglądał. Dlatego, jak już mówiłem, jeżeli chcecie to oglądać, to możemy sobie pograć, ewentualnie na live'ie możemy też zagrać. Ulubiony alkohol. Ulubiony alkohol dokładnie, Jack Daniels. Ile dziennie grasz w FIFA? Ile poświęcasz na handel? W sumie to nie wiem, może godzinkę, półtorej max? Ale to ogólnie teraz gram na PC sobie, jakieś meczyki gram ze znajomym głównie. Albo zagram jakąś, nie wiem, raz mecz w Rivalsy, raz Squad Battles, coś takiego, żeby coś tam było. A na handel to myślę, że może z pół godziny dziennie. Czasem godzinka, ale takie pół godziny to jest standardzik. Jaką szkołę ukończyłeś? Do jakiej chodzisz? Profil w nawiasie. Nie ukończyłem jeszcze szkoły. Mam nadzieję, że ukończę. Ale egzaminów nie zdam ni chuja, bo jestem na techniku informatyku i minąłem się z powołaniem i nienawidzę tego zawodu. Dlaczego zacząłeś nagrywać na YouTube? Dlaczego? Nie wiem, miałem taką ochotę, żeby zacząć sobie wrzucać filmiki do netu. No i sobie wrzucam filmiki do netu i się przyjmują jakoś tak, więc jest fajnie. Ile masz w spodniach? Keszu. Ile mam keszu w spodniach? To poczekajcie. O. Stówka. Dyszka i jeszcze dyszka, czyli 120. Co lubisz robić poza graniem w FIFA? Lubię się wychillować dobrze, wiecie o co chodzi. Lubię sobie browarka strzelić, może jakiś tutaj Jack Daniels też lubi wlecieć. No ale ogólnie z giereczek w CSK czasem pogram, w Rocketa sobie czasem pogram. No i se pochilluję bombę, nie? Blondynki czy brunetki? No w sumie to jeden chuj. Czy masz dziewczynę? Nie mam, ale jeżeli jest jakaś chętna, to wiecie, Instagram jest tam na dole w opisie. Ile dolarów ciśniesz miesięcznie? Może zostaniemy kolegami? Pierw odpowiedz. Nie, nie zostaniemy kolegami na pewno. Wzorowałeś się na kim zaczynając handlem, czy sam wymyślałeś sposoby? No ogólnie ja jak zaczynałem handlować, to niby coś tam oglądałem na YouTubie, ale to nie było jakieś takie mega poradniki, które mi mega pomogły, to sam zacząłem sobie przeglądać rynek i handlować na kartach. No i wtedy już zaczynałem zarabiać pierwsze końsy, były to w sumie drobne, bo tylko kilkaset końców na karcie. No ale zaczęło się ładnie to, jak widzicie teraz, rozwijać. No i co, jest bardzo dobrze, ja tam nie narzekam. I drugie podobne pytanie do poprzedniego. Jak wyglądały twoje początki handlu w serii gier FIFA? No to jak ja handlowałem, kupowałem sobie jakieś non-rerki po 300, po 400, wystawiałem po 700. Kupowałem sobie jakieś karty podróżne SBC, typu właśnie zawodnik miesiąca Premier League, sprzedawałem je z zyskiem. Handlowałem też na silverkach, wtedy jak były jeszcze te SBC ligowe, gdzie fajne karty wtedy dawali.
I wtedy te karty naprawdę opłacało się robić i paczki były wymienne, a nie to, co jest teraz, jakieś totalne gówno. No ale tak mniej więcej zaczynałem. Pokażę swój największy wylew. Ten wylew nawet jest na YouTubie, byczku. No i wygląda on właśnie tak. Filmy masz spoko, jednak czy jest ta lekka inspiracja od Dix Flasha, gdy na FIFA narzekałeś? Pozdro. Pozdrawiam ciebie również, no ale przestańcie no mi do tego X Flasha porównywać. Ja wiem, że też drę mordę, bo pooglądałem sobie tego X Flasha, jak tam pisali się w komentarzach. No i co ja mogę powiedzieć, no ja jestem pojebany, chłop też jest pojebany, no i jest zajebiście, oboje lubimy drzeć sobie mordę. Także nie wzorowałem się X Flashem. Masz jakieś zwierzę domowe? Nie mam na razie żadnego zwierzęcia, jak na razie nie planuję mieć, więc FIFA mi wystarcza. W zupełności. Jaka była twoja pierwsza FIFA? Oj, moja pierwsza fifunia to FIFA 08, ależ to była piękna gra, naprawdę. Ten tryb menadżerski, bardzo sobie lubiłem grać menadżera w tą fifkę, ale wtedy pamiętam, grałem tylko i wyłącznie na kamerze Zostań Gwiazdą. No to były naprawdę piękne czasy. Na jakich platformach grasz i jaka jest według ciebie najlepsza? Aktualnie gram na Xboxie oraz na PC, no i według mnie gameplay jest trochę lepszy na Xboxie. No mniej kart jest na PC, wiadomo, ciężej jest coś tam wygrać, zalicytować, ale jeżeli chodzi głównie o gameplay, to lepszy według mnie jest na Xboxie. Na PC jest co prawda trochę lepsza jakość, no ale co to komu zmienia, jak na PC są takie pojeby, które po prostu jeżeli podajesz, to przytrzymują sobie piłeczkę, czekają aż podbiegniesz, albo gdy wygrywasz 7-1, to oni nie wyjdą ci z meczu, tylko oni sobie po prostu postoją. Będą trzymać R2, czy tam R1, czy tam L2, czy tam R1, żebyś tylko nie wygrał tego meczu jak najszybciej. Chcą ci bardzo uprzykrzyć życie. No i ogólnie poziom graczy na PC według mnie jest trochę niższy. Jaka jest aktualnie twoja ulubiona karta w grze? Nie grałem jeszcze Ronaldinho, ale wiem, że to jest moja ulubiona karta i wiem, że to będzie moja ulubiona karta, Ronaldinho Book. Czy masz jakieś grube plany dotyczące tego serwera, no czyli Discorda, YouTube'a lub Instagrama? Grube plany są, ale jeżeli wszystko miałbym powiedzieć, to nie byłyby wtedy takie grube, więc nie mogę za dużo powiedzieć, ale mogę powiedzieć jedynie tyle, że będzie bardzo ciekawie. Gdzie sprzedają najlepszą melisę na FIFA, bo widać, że pijesz, bo nie da się bez nerwów czasami grać w tę grę. Oj, nie, byczku, na trzeźwo to się nie da w to grać, ewidentnie. Co sądzisz o wędrówce pingwinów do Afryki? Myślę, że jest to bardzo ciekawy temat do poruszenia. Etiopia czy Gwinea? Oj, byczku, to jest bardzo ciężkie pytanie. Nie wiem, o którą Gwineę ci chodzi, bo jest tu Gwinea równikowa. I są to właśnie tanie loty z Etiopii do Gwinei. Są też loty do Gwinei równikowej, a to na odwrót pokazałem. No ale w sumie, czy Etiopia, czy Gwinea, no nie wiem, teoretycznie. Możemy sobie sprawdzić, na przykład Skyscanner. No, wygląda jak Skyscanner, ale no, mam nadzieję, żeby tutaj mnie nie oszukali. Jakieś Malabo, jedna przesiadka. No w sumie, Ethiopian Airlines mają swoją własną linię lotniczą. I bardzo fajnie się nazywa, 2 loty w tygodniu, no chyba jednak Etiopia mi się wydaje. Jaką rangę wbijasz Food Champions i kiedy wbijasz Top 100? Food Champions wbijam Golda 3 albo Silvera 1, bo nie chce mi się naprawdę grać tego Food Champions, zwłaszcza tym składem co mam. A swój skład będę budował dopiero na Totę, więc wtedy będzie można coś pograć i wbić może jakąś elitkę albo większego Golda, na przykład Golda 1. A co do Top 100, to chyba się nie zapowiada zbyt prędko. Skąd wzięło się twoje zainteresowanie FIFA? No jak zapewne wiecie, jeżeli ktoś lubi piłkę nożną, lubi ją oglądać, lubi w nią grać, no to zapewne lubi też sobie pograć w gierkę o piłce nożnej. No i właśnie stąd to się u mnie wzięło, więc stąd się wzięło całe zainteresowanie. Wiadomo, że FIFA jest lepsze od PES-a, lepsze tryby i tak dalej, tylko bardziej jej sports ma nas w dupie, no ale mówi się trudno. W tym Q&A to by było na tyle, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę do góry, nie tak, tylko tak, subskrybera możecie też dać, no i co, sorki za jakoś kamerki za spóźnienie, ale wiecie jak jest, nie jestem zbyt bogatym człowiekiem, więc nie stać mnie na lepszą kamerkę, a co do tych Q&A, to jeżeli chcecie kolejne i wam się podobało, to możecie w komentarzach zadawać jakieś pytania i jak nie będę miał kontentu na jakieś filmy, to wtedy mogę zrobić kolejne. No i co, ja się z wami żegnam, nara widzowie, pa pa!